Cześć, tutaj Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym reading vlogiem, ale dużo osób mi pisało, że lubi oglądać takie filmy. Ja sama też bardzo lubię je nagrywać, także planuję zrobić tak, żeby te reading vlogi pojawiały się tak co 2 tygodnie, jako taki dodatkowy film, albo czasami no, jako ten jedyny, bo no, nie wiem, jak będę się wyrabiać z nagrywaniem innych i ile pomysłów będę miała. No ale tak, nie przedłużając, bo nie chcę, żeby ten vlog trwał jakoś strasznie długo. Powiem Wam teraz, co będę czytała w tym filmie, w tym vlogu. Kończę teraz Chłopca z lasu Harlana Cobena. Zostało mi jakieś 130 stron do końca i chciałabym to dzisiaj skończyć, ale nie wydaje mi się, żeby mi się udało. No bo jak widzicie, w ogóle nie jestem u siebie w domu, tylko jestem u mojego chłopaka. Nie wiem, jak tutaj też jest, jak tutaj będę brzmiała, ale on teraz jest na treningu, no i ja stwierdziłam, że zacznę sobie tego vloga, bo właśnie go nie ma. No ale to, że go nie ma, nie znaczy, że ja nie mam nic do roboty, bo muszę zrobić kolację, muszę posprzątać tutaj wszędzie ogólnie, bo jak się siedzi tylko przez całe dnie w pokoju, to uwierzcie, że można zrobić bałagan. No ale tak, będę to dzisiaj czytała jeszcze na pewno, żeby skończyć. Na razie nic wam nie powiem jeszcze, przyjdę później z taką opinią. A drugą książką, którą chcę tutaj przeczytać, są Dziwne losy Jane Eyre i to jest trochę grubasek, bo ma 550 stron ponad. I nie wiem też, jak mi pójdzie z tym językiem. Także no zobaczymy. Ja już ją zaczęłam ostatnio w domu, bo nie wiedziałam w ogóle, miałam ochotę na wszystkie książki naraz i przeczytałam sobie jeden jej rozdział to i język nie wydaje się jakoś bardzo trudny, ale no nie wiem, jak to będzie dalej. A z takich innych rzeczy, które chciałam Wam tu pokazać, to byłam dzisiaj w Carrefourze i kupiłam sobie książkę, bo poszłam na te kosze, gdzie są książki za 10 zł i no zginęłam tam na jakiś czas, ale koniec końców wybrałam sobie tylko jedną książkę, bo mój chłopak chciał już bardzo jechać do domu i ja nie chciałam przedłużać po prostu naszego tam, no wiecie, bycia w tym sklepie i wybrałam jedną książkę. Jest to Cała prawda o szczęściu, jest to taka luźna historia miłosna, tak mi się przynajmniej wydaje. Kupiłam ją właśnie, jak mówię, za 10 zł. Jest to cienka książka, także wydaje mi się, że jak Dziwne losy nie będą mi do końca szybko szły, to przeczytam sobie ją, bo no jak mówię, jest to taka luźna historia. I dzisiaj byłam też w Action i kupiłam sobie świeczkę i tak ją wącham, ale nie opowiem Wam, jak ona pachnie. Tutaj jest zapach orchidea. Tu ogólnie ona jest w takim pudełeczku w Action za 13,45 ją chyba kupiłam. Jest to świeczka z drewnianym knotem. Mi się taka marzyła już od bardzo dawna, bo bardzo chcę usłyszeć ten dźwięk, jak to brzmi na żywo, wiecie, o co mi chodzi na pewno. I na pewno Wam też tutaj pokażę, bo już jedna osoba na Instagramie do mnie pisała, żebym powiedziała coś o tej świeczce, bo się zastanawia i czy jest warta swojej ceny i tak dalej. Z tego, co na ulotce pisało, to jej czas palenia to jest plus minus 32 godziny. I jeśli chodzi o to, ile ona ma, to ma 270 gram. I pachnie tak właśnie delikatnie bardzo, ale jest to taki, no mi osobiście podoba się ten zapach, także były jeszcze dwie z tej serii. Była o zapachu róży i jeszcze jedna, ale ta jedna pachniała takim piernikiem jakby. A mój chłopak nie przepada za takim zapachem, także ja go dlatego tej świeczki nie wzięłam. No a ta, no zobaczymy, będę Wam mówić, jak będę palić, ale na razie jej nie mogę odpalić, bo nie mamy w mieszkaniu zapalniczki i dopiero jak mój chłopak będzie wracał z treningu, to będzie do sklepu po takie inne zakupy i przy okazji kupi zapalniczkę, o ile nie zapomni. No ale mi się podoba ten zapach, naprawdę. Mogłabym go wąchać i wąchać, no ale to na tyle teraz, ja lecę czytać. A później Wam pokażę, jak będę robiła kolację, bo mam w planach zrobić lasagne, także będzie to mój pierwszy raz z lasagne, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie.
Ja właśnie skończyłam matematykę, mam jeszcze dwa polskie. I tak, przychodzę z update'em, bo wczoraj nie udało mi się skończyć tej książki, a raczej nie chciałam jej już kończyć, bo Harlan Coben zawsze wymyśla takie rozwikłanie tych spraw, że ja z pewnością wczoraj o 24 bym tego nie zrozumiała. Także zostawiłam to sobie na dzisiaj i później no, po lekcjach pewnie będę kończyć. Jest już trochę później, ale ja się no, w sumie nie odzywałam. Ale przychodzę tak na szybko wam powiedzieć kilka słów o tej świeczce, bo wczoraj ją sobie paliłam i dzisiaj już też ją palę no, dłuższy czas. I tak, po pierwsze ten dźwięk jest świetny. Nie wiem, czy go usłyszycie, jak teraz nie będę mówić. Nie, teraz akurat nie słychać, ale ja na Instagramie wam już nagrywałam, że słychać właśnie to trzaskanie takie typowe. I bardzo fajnie się ta świeczka też wypala, w sensie wiecie, nie zostawia takiego tunelu, jak to się mówi chyba, tylko ładnie się wypala dookoła cała. A co do zapachu, to ten jest taki, jest bardzo delikatny i mój chłopak twierdzi, że go w ogóle nie czuć, ale ja jak, no wiadomo, jak wyjdę z pokoju i wejdę tutaj, to czuć ten zapach. I jest taki bardzo delikatny. Jestem ciekawa, jak pozostałe z tej serii, może jeszcze jak tą wypalę, to sobie którąś kupię. Chociaż jedna tam była taka świąteczna, to może bardziej świąteczna właśnie zapach, to może ją akurat jeszcze w przyszłym tygodniu sobie kupię, jak pojadę do miasta, bo teraz już nie wybieram się do Action. Ale tak, taka mała opinia na temat świeczki. Ja się totalnie nie znam na świeczkach. To jest pierwsza świeczka w ogóle, jaką kupiłam, taką wiecie, no, ładniejszą i w ogóle, no ale to dlatego tylko, że miała drewniany knot, także no. No ale tak, jeżeli kogoś by interesowało, no to ja w sumie mogę polecić, bo ta świeczka kosztowała niecałe 14 zł, a te z drewnianym knotem z Ludwika kosztują po 80. No nie wiem też jak co do zapachu, czy innym się będzie podobał, no ale jak lubicie takie bardzo delikatne zapachy, to ja polecam i przy okazji fajny dźwięk jest i fajny nastrój to wprowadza, także... Tak, to na tyle. Teraz odnośnie książki, to tak jak mówiłam, będę sobie czytała Dziwne losy Jane Eyre, ale jestem dopiero na 12 stronie, bo wcześniej już sobie kiedyś przeczytałam pierwszy rozdział, a teraz zaczęłam drugi, ale jakoś jeszcze nie mogłam się... No tak nie usiadłam po prostu, żeby no nie przysiadłam, żeby tak więcej sobie przeczytać po prostu, także ja teraz lecę sobie chyba zrobić herbatkę i właśnie wezmę się za trochę za czytanie. Cześć, w środę. Ja właśnie skończyłam pisać sprawdzian i mam 10 minut do kolejnej lekcji, więc stwierdziłam, że no odezwę się tutaj po prostu. I tak, jestem na 54 stronie Dziwnych losów Jane Eyre i myślałam, że ten język będzie trudniejszy, że nie będę mogła się tak, wiecie, skupić na czytaniu i tak dalej. I co prawda czasami mam małe problemy, ale pomagam sobie tym po prostu, że mam zakładkę i sobie jadę, wiecie, linijka pod linijką. Także tak, ja teraz lecę jeszcze na lekcję kolejną. W międzyczasie sobie zjem jakiś obiad, a potem muszę zrobić zadania z matmy i zadania z angielskiego na jutro i będę miała wolne. Także mam nadzieję dzisiaj sobie poczytać trochę i też tak dojść może, nie wiem, do setnej strony, bo jednak to się czyta trochę mniej, trochę wolniej. I też tego tekstu na tej stronie jest bardzo dużo i nie ma tutaj za dużo światła na stronie. Także no, trochę wolniej mi to będzie szło, ale... Mam nadzieję, że mi się spodoba i jak na razie po tych 50 stronach jestem pozytywnie nastawiona do dalszej lektury. Cześć, w czwartek, 26 listopada. Ja przychodzę tak szybko, bo czekam tu właśnie na lekcję. Widzicie moje śniadanie, ale nieważne. Jestem na 68 stronie już wczoraj. Została mi jedna strona do końca rozdziału, ja tak praktycznie nigdy nie kończę, ale totalnie wieczorem nie mogłam się skupić na czytaniu. Ale dzisiaj sobie więcej poczytam, bo dzisiaj wracam do domu i czeka mnie 4 godziny na podróż pociągiem, także tak, później się wam pokażę może, bo na razie jestem jeszcze, wiecie, nieogarnięta, no ale na podróż muszę się trochę ogarnąć. Także to na tyle z tych update'ów. Nie wiem, ile będzie trwał ten vlog, w sensie do kiedy będę go nagrywać, bo nie wiem, czy uda mi się przeczytać tego grubaska. No, ale zobaczymy, może będę czytała jeszcze coś innego, a to wam będę update'ować po prostu w innych filmach.
niedzielę ja wykorzystuję fakt, że wyglądam jak człowiek i się do Was odzywam. Nie odzywam się często, bo czytam cały czas Dziwne losy Jane Eyre i nie wiem, kiedy je skończę, dlatego nie chcę po prostu przedłużać bez sensu. Ale tak, właśnie skończyłam nagrywać dla Was podsumowanie listopada, więc zapraszam Was na kanał, bo ten film już się na pewno pojawi. Tutaj będziecie mieli link, tutaj? Chyba tutaj, nie wiem, nigdy nie wiem. Nieważne. Jestem na 223 stronie, także no za dużo nie udało mi się jak na razie przeczytać, ale będę czytała dalej. No i tak, jeszcze nie wiem, jak mam rozwiązać sprawę tego vloga, czy czytać tę książkę do końca i nagrać po prostu za te 2 tygodnie, jak ją skończę, podsumowanie i wiecie, i wstawić dopiero wtedy tego vloga, czy już zakończyć go teraz. Nie wiem, muszę to przemyśleć. Cześć, to ja. Przychodzę po małej przerwie między tymi klipami. W sensie te klipy są nagrywane w dosyć dużej przerwie, ale stwierdziłam, że nie ma co dalej ciągnąć tego vloga i po prostu go skończę, a zacznę sobie kolejnego świątecznego, już właściwie go zaczęłam i właśnie w tym kadrze, bo teraz tak na szybko dogrywam tą końcówkę. No i tak, ja już w ogóle zapomniałam, co ja w tym vlogu czytałam, w sensie czytałam te 2 książki. I tak, Dziwnych losów Jane Eyre nie tykałam od weekendu chyba, mam dzisiaj czwartek. Ale jestem na 228 stronie i na pewno będę to kontynuować, ale po prostu nie wiem, kiedy ja skończę tę książkę, bo bardzo mi się podoba ten klasyk, no ale jak wiadomo, język jest tutaj troszkę, nie jest jakoś mocno ciężki, ale jednak wolniej się to czyta. No i ta czcionka też jest dosyć mała i jest jej dosyć dużo na tych stronach, także ja sobie to będę dalej podczytywać. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się jeszcze skończyć. Książką, którą skończyłam w tym vlogu i której ten vlog miał być poświęcony od samego początku, jest to Chłopiec z lasu Harlana Cobena. I tak, jak mówię, ja już trochę minęło, odkąd go skończyłam, ale podobał mi się jak zawsze wszystkie książki Harlana Cobena, jednak trochę mniej niż te, co do tej pory przeczytałam, bo było tutaj bardzo dużo takich rzeczy politycznych i to mnie jakoś tak, nie mogłam się w ogóle skupić na tej fabule w pewnych momentach. Interesował mnie tytułowy Chłopiec z lasu, a nie było o nim zbyt dużo, o jego prywatnym życiu. Jeśli chodzi o to, o czym ona jest, to pozwólcie, że przeczytam Wam ten opis, bo ja nie umiem tłumaczyć fabuły, po prostu. Więc tak. New Jersey, 1986 rok, w stanowym parku krajobrazowym Rampau Mountain znaleziono dziecko. Brudne, odziane w łachmany i kompletnie dzikie. Chłopiec rozumiał po angielsku, lecz nie mówił. Nikt nie zgłaszał zaginięcia, nikt nie wiedział, kim jest i jak długo przebywał w lesie, a przede wszystkim, jak udało mu się przetrwać. 30 lat później Wild stara się żyć normalnie, choć jego przeszłość wciąż pozostaje tajemnicą, także dla niego. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość o zaginięciu nastolatki. Nikt się nią nie przejmuje, nawet jej własny ojciec, ale pewna ważna osoba z przeszłości Wilda prosi go o pomoc w znalezieniu dziewczyny. Jedyną wskazówką jest to, że była ostatnio nękana. Wild, który przez całe życie czuł się wyobcowany, nie może zignorować losu nikogo nieobchodzącej outsiderki, ale żeby wyjaśnić sprawę jej zniknięcia, będzie musiał wrócić do własnej przeszłości i do miejsca, z którym związane są rządowe tajemnice, mogące zagrozić milionom ludzi, a władze wiedzą, jak strzec swoich sekretów. No właśnie, tak jak mówiłam, tutaj są te rządowe tajemnice i tak dalej i to no trochę nie jest w moim stylu, ale bardzo zainteresował mnie ten wątek właśnie zaginięcia tej nastolatki tutaj. No jednak to jest w jakiś sposób tam połączone. Zakończenie bardzo mi się podobało, w sensie to jak to wszystko zostało rozwiązane, wiecie o co mi chodzi. Jednak właśnie o tytułowym Wildzie nie wiemy za dużo, nie dowiadujemy się o jego przyszłości praktycznie nic, a mnie no jakby ten temat zainteresował najbardziej. No i tak, ja Wam polecam, chociaż nie jest to najlepsza książka tego autora, którą ja czytałam, a czytałam chyba raz, dwa, na razie czytałam 3, no ta jest 4, no i nie, na pewno nie trafi na czołówkę ulubieńców tego autora. Książek tego autora. Także tak, to by było na tyle w tym vlogu. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jest on chyba trochę krótszy od pozostałych, ale wydaje mi się, że taka forma będzie lepsza, w sensie taki czas lepiej się będzie oglądało. Także tak, nie przedłużając, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!